Jak widzicie za moimi plecami, ulica Inowołocka jest cały czas ogrodzona, co oznacza, że nie ma dojazdu do ulicy Warszawskich Tramwajarzy, na której końcu znajduje się nowa zajezdnia tramwajowa Annopol, która już w teorii powinna być oddana do użytku, ale de facto prace się do zakończą w połowie października 2024. Jak teraz wyglądają tutaj prace na koniec sierpnia 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie z zjazd do zajezdni Annopol. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie składy jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Zjazd do zajezdni Annopol. Witam was tutaj, cześć i cześć, i zapraszam was teraz na kolejny materiał ze zjazdu do zajezdni tramwajowej Ananopola. W tym miejscu znajdujemy się na stacjometra metra Brudno, która jest najbliższą stacją metra do nowego oczywiście zakładu R5. Co ważne, ze stąd do samej zajezdni będzie można dojechać w przyszłości nawet autobusem nocnym, ale na razie właściwie niczym nie da się dojechać, bo do samego zakładu jeszcze nie ma jak dojechać bo po prostu z budowy. Niemniej w tym miejscu jest pętla tramwajowa Ananopoli, i to raczej będzie naj, najczęściej spotykane miejsce dojazdu wszystkich motorniczych i później trzeba będzie pójść spacerkiem te dwa około kilometry do zajezdni tramwajowej. Co ważne, w tym miejscu możecie zacząć, że już faktycznie jest właściwie wszystkie prace, jeżeli chodzi o nowy układ tramwajowy, tutaj przy ulicy Annopoli i Nowockiej są właściwie zakończone. Sygnalizacja świetna w tym miejscu już działa. Ulica Inowłocka na odcinku nawet, który jest teraz zamknięty, ma już właściwie pozwolenie na użytkowanie. Niemniej wykonawca jeszcze nie oddał tego terenu z przyczyn oczywistych. Nie warto oddawać terenu, który po prostu mógłby zostać wyjeżdżony. No po prostu jeżeli mają ten teren aktualnie na swoją wieczność, to po, to, po to, co faktycznie to oddawać? No bardziej, że ruch w tym miejscu jest właściwie znikomy. Tylko łącznie do jednego magazynu no i do samej zajezdni tramwajowej, przed którą oczywiście się znajduje pętla, a właściwie przystanek autobusowy, gdzie później jest zawrotka dla autobusów. No i jak widzicie, mamy samą zajezdnię w tym miejscu. O samym dojeździe nie będę mówić więcej niż w tym momencie, bo bo tu właściwie się nic nie zmieniło od ostatniego odcinka. Natomiast o samej zajezdni mogę powiedzieć trochę więcej, bo. Chociaż z perspektywy osoby, która patrzy głównie z lotu ptaka na tą zajezdnię, dużo się nie zmienia aż tak bardzo, o tyle możemy zacząć faktycznie parę elementów, które do dziś nie zostały ukończone. Pomimo tego, że inwestycja w teorii powinna być już zakończona zgodnie z poprzednimi terminami do połowy wakacji, a właściwie do wakacji 2024, aktualny termin zakończenia budowy całej zajezdni tramwajowej Ananopol to jak dobrze pamiętam z, podpisanej, z podpisanego kolejnego aneksu 8 sierpnia nowy termin to jest 17 października. Wtedy mają się zakończyć wszystkie prace. oczywiście też w ramach tego aneksu została zwiększona kwota, jeżeli chodzi o kontrakt całej tej inwestycji, do 715 milionów złotych. Ponad tym 715 milionów, oczywiście nie uwzględniając jeszcze w to całego dofinansowania unijnego, które się nie zmienia, no bo faktycznie tych pieniędzy więcej już nie będzie. Niemniej inwestycja za ponad miliard złotych jest cały czas opóźniona, chociaż de facto chodzi o parę elementów i aspektów, jak po prostu się znajdziemy na samym zakładzie które jeszcze są realizowane, no i też po prostu się rzeczy odbioro trochę trwają. A tak dużo element, tak dużo zajezdnia nie, nie jest po prostu gotowa, żeby szybko ją uruchomić. Dlatego też STP Karolin, chociaż będzie gotowe, to będzie oddawana do użytku najprawdopodobniej przez pół roku. Zresztą tutaj na Annopolu jest mniej więcej podobnie. Ale dobra, jak dokładnie tutaj te wszystkie budynki wyglądają, możecie zobaczyć właśnie teraz z tego oplotu, latając dookoła właśnie dronem, całej zajezdni. Tak jeden oblot bez tego mojego przyspieszenia trwa około 10 minut. Jakby byli ciekawi, więc faktycznie, żeby oblecieć te kilka ładnych hektarów w tym miejscu, no to faktycznie trochę to trwa. Ile tych hektarów tu jest dokładnie? 12, więc to jest dosyć ogromna liczba, jeżeli chodzi o powierzchnię. Powstaje tutaj 55 torów o łącznej długości ponad 16 km, w której będą się poruszać tramwaje. Bez oczywiście pasażerów, właściwie w tym miejscu. No i tutaj tych budynków trochę będzie. Za chwilę sobie polatamy dookoła każdego, żebyście zobaczyli, jak wygląda zaawansowanie. No i tutaj w tym momencie Wam powiem, co właściwie się dzieje głównie teraz na Zajezdni. Pomiędzy prace, jeżeli chodzi o wykończenia, odbiory techniczne i tak dalej, to większość prac jest skupiona teraz wewnątrz budynków. Trzeba wszystko tutaj po prostu umeblować, się wyposażyć i wtedy będzie mogło już wszystko funkcjonować. To znaczy, brakuje chociażby kluczy w odpowiednich miejscach, różnego rodzaju szafie kafek, półek, krzeseł i, i innego typu, ty, tego typu rzeczy w, w tym miejscu muszą się pojawić. Nie mówiąc oczywiście o tak banalnych rzeczach jak chociażby komputery biurowe. To wszystko w tym miejscu musi być zakupione, ustawione i dostosowane, a później cała obsługa techniczna musi się z tego przeszkolić. Obsługa z tego co wiem będzie się tutaj pojawiać już na, połomie, na przełomie października i września, de facto pełna funkcjonalność tej zajezdni, pomijając się, że nie będzie jeszcze całego taboru, natomiast pełna funkcjonalność zajezdni tramwajowej Annopol najprawdopodobniej będzie dopiero na początku 2025 roku, biorąc pod uwagę po prostu, że same szkolenie personelu tej zajezdni tak dłużej będzie trochę trwać. Tymczasem przejdźmy sobie do początku tego zakładu, a mianowicie oczywiście do wjazdu tutaj się znajduje właśnie w tym miejscu. No i dobrze, zacznijmy sobie od wjazdu na cały teren zajezdni tramwajowej Annopol, czyli oczywiście od ulicy Warszawskiej Tramwajarzy. To się ciągnie od tego zakrętu w tym miejscu. Przed samym wjazdem na pierwszy rozjazd jest sygnalizacja świetna, która informuje e, motorniczego, czy jest zajęty tor. W skrócie, jeżeli świeci zielone, po prostu tramwaj może wjechać i system automatycznego zarządzania zajezdnią już faktycznie zidentyfikował tramwaj i wie, gdzie go wysłać na daną transę. Czy wysłać go od razu na myjnię, czy wysłać na myjnię gruntownego mycia, e, czy też go od razu wrzucić na serwis, bądź po prostu też na tor dla tramwajów pływatkowych. Dalej wjeżdża oczywiście w tym miejscu, jak już faktycznie dostanę zielone światło w tym miejscu, do. Najważniejszego elementu, który się znajduje na terenie ca całej zajezdni tramwajowej, czyli przejrzę przez budynek numer 7A, a mianowicie portiernie, gdzie oczywiście zlokalizowane jest pomieszczenie recepcji, ochrony, pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pracowników ochrony. I budka wartownicza, na której po prostu trzeba się odbić w karcie, o której godzinie tramwaj dojechał i wyjechał z zakładu. Następnie w tym miejscu jest budynek numer 8. Bardzo ważny bezpośrednio na wylocie z zajezdni, ponieważ jest to budynek garażowy z zapleczem, w którym znajdują się garaże i pomieszczenia dla kierowców pogotowców dźwigowego i brygady eksplodujące tramwaje oraz wiaty na odpady i złom. W garażu są dwa stanowiska, na które może stanować żuraw tramwajowego pogotowia ciężkiego. Takiego, nie wiem czy już taki tabor faktycznie w tym miejscu będzie do obsługiwał tą zajezdnię, nie wiem po prostu czy nie trzeba będzie zakupić tych więcej takich ciężkich sprzętów, o tym powiem trochę później. Niemniej bezpośrednio przy samym wyjeździe się tutaj znajdują. Tymczasem w tym miejscu na bramce są zainstalowane dwa czujniki, właściwie dwa skanery, w jakim stanie są pantografy, które oceniają po prostu stan pantografu na jednym, bądź drugim torze tramwaju i następnie wysyłają to wszystko do systemu automatycznego zajezdni. po prostu wysyła do, do tę tramwaj na serwis, bądź też po prostu e, stwierdza, że jest wszystko ok i można jechać dalej. Tymczasem tutaj mamy budynek numer 9, czyli lakiernie z dwoma e, zamkniętymi garażami. Znaczy, też otwartymi, jak widzieliście, ale z, z dwoma garażami na tramwajów półwłodkowych, czyli dwa boczne po prawej stronie, teory to są właśnie na tramwach Następnie jest tutaj oczywiście też lakiernia. Lakiernia jest podzielona na dwie części. Jedna jest do suszenia, druga jest do faktycznego nakładania lakieru. Widzieliście ją lepiej w poprzednim filmie, bo też miałem okazję być po prostu w środku podczas e, konferencji prasowej, która miała miejsce na statenie zakładu. Następnie w tym miejscu budujemy budynek kolejny, a mianowicie bardzo ważny element. Tu trzeba zawsze przyjść i rozpocząć swoją służbę. Budynek numer dwa: budynek administracyjny, gdzie na parterze e, i na piętrze będą oczywiście pomieszczenia dla motorniczych, socjalne innego rodzaju szatnie, a tam jest na dole będą archiwa i inne pomieszczenia, chociażby jeżeli chodzi o całą elektronikę zakładu, czy chociażby ten nasz system, który faktycznie będzie obsługiwać całą zajezdnię, a mianowicie dyspozytor systemu zarządzania zajezdnią, który właśnie nadzorować ruch na zajezdni i punktualny wyjazd tramwajów do obsługi zadań przewozowych. Tak jak powiedziałem, tak to będzie wyglądać. I z ciekawostek, to jest jedyny budynek, który będzie mieć będzie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, bo po prostu będzie mieć też windę. Następnie w tym miejscu widzimy plac manewrowy i dwa tory obok niego, tak aby można było załadować po prostu tramwaje towarowe w tym miejscu, jeżeli będzie taka po prostu potrzeba, chociażby nowymi szynami, podkładami czy tłucznie. A obok znajduje się budynek numer 4, postacja atrakcyjna i pogotowie energetyczne. W budynku jest, z budyn tego budynku jest realizowane zasilanie sieci trakcyjnej na terenie całej zajezdy tramwajowej, jak również oczywiście na ulicy Warszawskiej Tramwajarzy i ulicy Inowłodzkiej. W budynku będą również pomieszczenia do obsługi pogotowia energetycznego oraz garaż dwustanowiskowy dla samochodów pogotowia energetycznego przy budynku zgodnie również właśnie plac manewrowy ułatwiający dostęp do zasilaczy e, trakcyjnych. E, następnie w tym miejscu mamy już, już zupełnie inny budynek, który widzicie. Tu mamy garaż, taki podwójny, całkiem, yy, całkiem duży. A następnie, w tym miejscu obok, widzimy kolejny budynek, czyli budynek numer 5. B budynek pogotowia e, sieciowego e, i torów. W tym pomieszczeniu będą wydzielone po pomieszczenia dla pogotowia torów i sieciowego, sieci trakcyjnej, osobno oczywiście. E, będą też oczywiście pomieszczenia warsztatowe, bi biurowe, socjalne, techniczne i magazyny. Jak widzicie, jest też du duży plac manewrowy i plac magazynowy, który jest o powierzchni 3 metrów. 300 metrów kwadratowych dla osprzętowania towarowego z dojazdem do placu manewrowego. Następnie w tym miejscu widzimy trzy myjnie. Dwie po prawej stronie to są myjnie przelotowe, a jedna po lewej stronie jest myjnią do gruntownego mycia. Dalej był tor testowy. Jak widzicie, tutaj są dwie myjnie przelotowe, oczywiście niezbędne do przejechania w każdym momencie, kiedy tramwaj wjeżdża na ten zajezdni, czyli niezależnie czy jedzie na serwis, czy nie jedzie na serwis, zawsze musi wjechać faktycznie na te dwa tory do, my do mycia, a następnie e, obok się znajduje myjnia gruntownego mycia, które po prostu zamyka cały tramwaj, niezależnie od tego, jakie są warunki to tp. Na, na dworze, może mieć w każdych warunkach, cały tramwaj się tam mieści w środku i następnie jest myty. Tym razem aktualnie tu już widzimy budynek 1C, czyli oczywiście naprawy codzienne, ale zanim do niego dojdziemy, zobaczmy sobie na ten układ drogowy, który się znajduje. Przejdźmy też nad budynkiem testowym, tutaj widzicie, ma przelot przez siebie i w trakcie testów oczywiście tam to będzie, będą zamknięte szlabany, ale poza tym faktycznie yy, możemy sobie oblecieć teraz cały układ drogowy, który się znajduje tutaj na terenie zakładu i po tym układzie będą też jeździć bo w tym miejscu znajduje się parking. Parking dla wszystkich pracowników, którzy w tym miejscu po prostu będą się zatrzymywać i parkować. Pod całym parkingiem znajduje się, jak żeby i coś, coś jeszcze więcej, a mianowicie budynek numer 16. Nie ma on swojego numeru, jak widzicie, napisanego bo to jest po prostu zbiornik tenencyjny. To magazyn ścieków, z dróg i terenów zielonych zlokalizowanych na terenie zajezdni. Oczywiście to później jest jeszcze wykorzystywane ponownie. Niemniej to się wszystko znajduje pod tym dużym parkingiem, który jest właśnie. Dla wszystkich pracowników, którzy nie będą parkować tak jak zazwyczaj to ma miejsce przed zakładem, tylko faktycznie w teorii powinni mieć możliwość wjazdu na sam zakład. Mówię w teorii, bo z praktyką, jak we pewnie wiecie, z różnego rodzaju rzeczami które się planowało, że tak będzie działać, a jednak ostatecznie wyszło, że i naszej. Natomiast przed całą zajezdnią jest parę miejsc parkingowych, ale one są bardziej dla gości i też oczywiście dla pojazdu, którzy po prostu muszą szybko wyjeżdżać na miasto. Tymczasem tu mamy też budynek numer 12, który się znajduje po prawej stronie, to jest najważniejszy budynek, yy, zaraz oczywiście po w sieci trakcyjnej, to jest tramfostacja. z budynku tego będzie zasilana cała zajezdnia tramwajowa, dlatego w budynku będą znajdowały się pomieszczenia z komorami transformatorowymi, rozdzielnia NN, rozdzielnia SN, dodatkowo w budynku przewidziano pomieszczenia na gromadzenie odpadów, więc to też jest bardzo ważny element, a tak wygląda z góry cały parking, który się właśnie znajduje na samym środku zajezdni. Lecimy sobie dalej do już pomieszczeń, a właściwie do budynków technicznych, a właściwie do całego tego serwisowania. Budynek nr 1C w tym miejscu się prezentuje, i jest to oczywiście, jak dobrze pamiętam, hala obsługi technicznej. Czy, no tak, hala obsługi technicznej w tej części zrealizowane będzie 9 torów, na których przewidziano 18 stanowisk obsługowych tramwajów o długości 33 metry. Wszystkie te będą wyposażone w kanały rewizyjne oraz pomocy ułatwiające obsługę tramwajów bo przy pomocy suwnicy. Obsługowe będą wyposażone w system dystrybucji piasku i płynu do sprychy oraz odkulacza centralnego. Dodatkowo w Hali będzie stanowisko do pomiaru wózków oraz stanowisko do wymiany oleju w przekładniach. Dzięki temu to będzie wykorzystywane jako codzienne wykorzystywanie, czyli po prostu z każdy tramwaj tam będzie po prostu obsługiwany, za każdym razem będzie wjeżdżać, po prostu będzie to wszystko uzupełnione, aby tramwaj mógł jeździć dalej. Tym razem w międzyczasie zobaczyliście dojazd ewakuacyjny i po prostu drugi do zajezdni tramwajowej wraz tutaj z budką oczywiście to w tym miejscu się znajduje i dojściem do budki w formie nawet przejścia dla pieszych no i tu mamy jeszcze tą halę właśnie obsługi codziennej z drugiej perspektywy, jak widzicie jest architektury wlotowych i tutaj też jest jeszcze ten element, który jest faktycznie w tym momencie w budowie, bo o ile tak powiedziałem wszystko jest aktualnie wykańczone i wyposażone od środka, o tyle przy tej budynku trochę to inaczej wygląda, ale o tym powiem za chwilę tymczasem w tym miejscu mamy warsztat warsztat, który jest niższym budynkiem, pomiędzy tym budynkiem 1A 1 e. Bo w nim wszystko będzie dalizowane, jak już będzie coś rozmontowane. Tutaj też będzie oczywiście zlokalizowany bufet no i pomieszczenia socjalne dla wszystkich pracowników, jeżeli chodzi o cały zakład remontowy. Niemniej w tym miejscu będzie można zjeść, będzie można też sobie posiedzieć. No i oczywiście będzie można patrzeć, jak to wszystko się naprawia. Nie no, tutaj Nie będzie można patrzeć, to nie będzie mogła, w ogóle wejść. Natomiast to wszystko będzie remontowane. Tak samo jak w budynku numer 1A, gdzie jeżeli czegoś nie będzie się dało zdemontować, to tu wszystko będzie dalizowane. Oczywiście w tym budynku mamy odsuwane e, sieci. Trakcyjne, które są szty za pomocą sztywnej e, szyny zrealizowane, jak i również oczywiście e, mamy wszystko, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o głębsze, większe naprawy. Czyli jeżeli coś się bardziej stanie stramają, bądź po prostu też będą potrzebne większe, główne naprawy, to to wszystko w tym, w tym miejscu będzie realizowane. Tymczasem lecimy nad budynkiem numer 13, który, jak widzicie, ma nawet swój numerek napisany. To jest tak samo jak budynek numer 14, magazyn gazów i e, wiata śmietnikowa, które się właśnie znajdują w tym miejscu. Tu mamy silos na piasek. Oczywiście każdy, każda zajezdnia tramwajowa w Warszawie, no i ogólnie wszystkie tra zajezdnie tramwajowe mają takie silosy, bo piaski, saki oczywiście są wykorzystywane dosyć mocno i zimą, no i głównie oczywiście jesienią przez tramwaje. A w tym miejscu widzimy przyczynę właśnie tego, że jeszcze zajezdnia nie jest cały czas gotowa. Tu mamy sieć średniego albo niskiego napięcia, taką nie powiem, raczej średniego napięcia, która w tym miejscu cały nie została przestawiona, przez co nie można dosyć chociażby sieci trakcyjnej na terenie tej części zajezdni tramwajowej Annopol. Właściwie wjazdów do budynku e, w tym miejscu no, hali, właśnie serwisowej codziennej, nie da się właściwie całkowicie rozstawić, jeżeli chodzi o budynek, 1C. jeden cen bo po prostu jest tam jeszcze ta sieć, właśnie średniego napięcia, wraz ze, ze słupem, który właściwie kolejduje z ruchem tramwajem na jednym z torów. I do momentu, kiedy on w tym miejscu nie zniknie, a jak widzicie, on od dosyć długiego czasu nie może zniknąć, bo ja Wam już właściwie docenuję, że on tu stoi i jego już tu od dawna nie, nie powinno być, od pewnie ponad roku, bo już zobaczyłem jakiś rok temu, że no to on tutaj tak coś stoi na środku zakładu Oj, będzie z nim problem. No i faktycznie jest problem, bo do dzisiejszego dnia cały czas w tym miejscu stoi i jeszcze nie zniknął. Niemniej, jak widzicie przez to właśnie w tym miejscu nie ma sieci trakcyjnej i to jest jedyne, jedyne miejsce, gdzie na terenie całej zajezdni tramwajowej Anopol jeszcze nie ma sieci trakcyjnej. Tu z kolei możemy zobaczyć właśnie jeszcze raz tą halę remontową. Tutaj jest 7 torów, 11 stanowisk do tramwajów o długości 33 metry. Hala będzie posadzona w kanał rewizyjny, pomosty obsługowe, sieć sztywną składaną, tokarkę podtorową, suwnice, podnośniki do tramwajów, myjkę wózków, obrotnicę i magazyn wózków. Więc tak to właśnie w tym miejscu wygląda. Natomiast tu mamy już z kolei inny element, inny budynek, chyba kolejne bardzo ważne miejsce czyli oczywiście hala postojowa, na której 152 składy tramwajów będą mogły sobie stacjonować. A tym razem widzieliście tutaj przed chwilą trójkąt i ten tor, który teraz w tym miejscu widzicie do objazdów w teorii całej zajezdni który de facto w projekcie się pojawił bardzo późno o czym powiem za chwilę w ciekawostce, o której pewnie nie wiecie. Niemniej tego toru właściwie nawet na Open Street, tak sobie zerkniecie, nie ma, bo on. Był zupełnie inaczej wyprofilowany, bo po prostu miał być drugi dojazd do zajezdni terrorowych. Tymczasem, w tym miejscu możecie jeszcze raz zobaczyć samą halę postojową. Jak już ja powiedziałem, hala postojowa będzie mogła pomieścić 152 tramwaje. Yy, łącznie jest 19 torów, po 8, to, yy, to, po 8 tramwajów na każdym z torów. Tym razem tutaj z boku możecie zacząć bardzo długi tor na betonowej podbudowie. Ogólnie sama zajezdnia, jak widzicie, te, tych terenów zielonych dużo nie ma, bo po, po prostu wszystkie tory raczej są na betonowej podbudowie, bo, no i po prostu też jest dużo miejsc parkingowych i dużo dróg. Niemniej trochę drzew się pojawia i terenów zielonych. Natomiast czemu ten tor po lewej stronie jest aż tak bardzo ważny? Bo mamy tutaj przyczynę, jeżeli chodzi o to, to jak przyjeżdżają tramwaje do Warszawy. Wszystkie tramwaje przyjeżdżają na lawetach. I jak w sposób ściągnąć te tramwaje z lawet? No, oczywiście tramwaje są usztywnione, więc trzeba je ściągnąć na fragmencie, gdzie jest po prostu prosty odcinek torowy i może na niego wjechać laweta. Takich odcinków w Warszawie mamy mało. Czytaj tylko i wyłącznie na zajezdni wola mamy taki odcinek tramwajowy, dlatego też wszystkie nowe Hyundai dojeżdżały do zajezdni tramwajowej wola. Tu mamy jeden bardzo długi odcinek i nie będzie takich już problemów. A czemu to jest jeszcze tak bardzo ważne? Bo za jest nie tarnawajowa wola nie obsługuje Hyundai'u, bo są po prostu za długie na ich hale. Niemniej tak to wygląda z ciekawostek. Tymczasem ciekawostka. Ten tor, o którym powiedziałem, zwróćcie uwagę, że ten trójkąt jest tutaj zalizowany na dole, po lewej stronie, Ma, miał być prostym wylotem i miał być po oporowy. Tutaj, prosto z tego krańca zakładu, miał być pociągnięty jeden tor dwukierunkowy do Żylenia Wschodniego. Tak jak tu widzicie, dalszym odcinkiem, prostym, tak jak teraz widzicie, ca, m, cały ten odcinek, który się tutaj dzieli pomiędzy tymi działkami. Następnie do ulicy. Daniszewskiej i później prosto do ulicy Annopol do Żenania Wschodniego, tam po prawej stronie się znajduje pętla tramwajowa. Tak, aby po prostu był możliwy drugi zapasowy dojazd do zajezdni tramwajowej Annopol. W trakcie projektu w ten pomysł oczywiście wypadł i dlatego go tutaj nie ma, chociaż według mnie to byłaby ciekawa koncepcja, chociażby aż tak naprawdę dużo w tym momencie nie pomogło, bo i tak większym problemem jest to, że... Coś się wydarzy, na no drodze żaba i nie będzie dojazdu do Annopolu niż coś takiego. Przy okazji, jak widzicie, cały czas Marowiska 44 jest spalona, bo tam prokurator cały czas chodzi. Niebo chociażby jest cały czas tam zamknięte. Niemniej tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o całą zajezdnię tramwajową Annopol właśnie w tym miejscu na Białęce, więc jeżeli ktoś mi jeszcze raz powie, że żadne inwestycje tramwajowe nie są realizowane na Białęce, to wam tylko przypomnę jeszcze raz, że no taka jedna inwestycja malutka, może dla pasażerów mało ważna, ale jednak za ponad miliard złotych jest realizowana. Tymczasem, jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę Jeżeli chcecie więcej materiałów, kliknijcie w subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów i chcecie mi pomóc w ich realizacji, możecie zostać patronami Miewiczenosza, Patronet, Ukośnik, a -Wizonosz. I oczywiście, jak zawsze, powiem wam, że kolejny film z tej Zajezdni pojawi się za około 2 miesiące, bo jak ja powiedziałem, do połowy października ma być to wszystko już właściwie gotowe. Niemniej mam informację, że najprawdopodobniej jeszcze przed oddaniem do użytku nowej zajezdni uda mi się tutaj wejść i pokażę Wam, jak wszystkie te budynki wyglądają od środka. W tym momencie jeszcze takiej możliwości nie ma, ale przed samym oddaniem do użytku raczej mi się uda nagrać i wtedy zobaczycie, jak cała zajezdnia chwilę przed oddaniem do użytku wygląda i jak to wszystko będzie funkcjonować. Ja tak jak już nie jeden raz mówiłem, Raczej teraz będzie się, mi się dobrze układać z tramwajami i będę Wam pokazywać dużo ciekawych ciekawostek, prosto z zakładów, prosto z zajezdni, prosto z inwestycji i pewnie nie tylko. Tymczasem do zobaczenia wkrótce, w kolejnych filmach na moim kanale, a i jak coś dni transportu publicznego nie będą na zajezdni tramwajowej w Ayonopol. będą zupełnie gdzie indziej, a gdzie to pewnie niedługo się dowiecie. Cześć!